tam w jakim aspekcie najbardziej z tą Legią przegraliście? To były, nie wiem, przegrane pojedynki jeden na jednego, ta dużo gorsza pierwsza część spotkania. Gdzie tu widzicie tą największą słabość? Jakość czysto piłkarska. Legia, myślenie na boisku szybkie. Każde przewidywanie pewnych sytuacji, kiedy można zagrać z pierwszej piłki, kiedy można przyjąć, obrócić się, odnaleźć kolegę. Tutaj przede wszystkim największy problem u nas, bo... No ale to tak jak mówimy, no to wszystko bierze się z doświadczenia. Zawodnicy to nie są przypadkowi zawodnicy. Carlitos, Król Strzelców, niektórzy zawodnicy przychodzą z lig zagranicznych, gdzieś tam pograli, już to nie są zawodnicy młodzi, którzy nie wiedzą, co się dzieje, tylko przed zagraniem, głowa w górę, on wie, czy ktoś go presuje, czy nie, obróci się z tą piłką, to się nabywa czasami latami. Wiadomo, że czasami niektóre rzeczy albo się ma, albo nie, ale myślę, że właśnie te umiejętności czysto piłkarskie, ten spokój na boisku, te rozumienie się jeden z drugim zawodnikiem, myślę, że to przeważyło. Też nie chcielibyśmy, żeby jakiś oddźwięk tu był taki negatywny, że szukamy wymówek, że byliśmy po prostu słabsi i oczywiście tak było, ale nie szukamy wymówek, że Legia super zagrała i nie mieliśmy dzisiaj z nimi szans, bo w piłkę się wychodzi i na każdy mecz chcemy wygrać. Niestety tak się ułożyło, że nie mieliśmy za bardzo argumentów i trzeba sobie jasno powiedzieć, że my dzisiaj mecz przegraliśmy zasłużenie. Chociaż w drugiej połowie myślę, że jakaś iskierka na tą lepszą grę była, bo wyglądało to momentami jak równy z równym i myślę, że jeżeli będziemy grali tak jak tą drugą połowę, bardziej odważnie, bardziej agresywnie podchodzili wyżej, znaczy to już wiadomo, zostawiam trenerowi wszystko, ale o tą odwagę chodzi. Jeżeli będziemy zdeterminowani bardziej, to myślę, że wszystko w naszych nogach i będzie dobrze. No, nie ma co płakać nad jednym przegranym meczem, bo jeszcze mamy większość sezonu przed sobą i ja wierzę w to, że będzie dobrze.